Słyszeliście być może takie zdanie, bądźcie jak dzieci. Ale myślicie sobie zaraz, nie no gdzie, ja jak dziecko? Właśnie tak. Najczęściej lubię mikrofonu. Bodźkowe kłopoty. Na końcu tego odcinka niespodzianka dla właśnie dzieci. Dlatego dotrwajcie do końca. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek i Piotr Piwowar. Dzisiaj w Dzień Dziecka specjalny odcinek o dzieciach, dla dzieci i pod dzieci. Piotr ubrał koszulkę kaczora Donalda, jest 5:30 rano i nagrywamy espresso, czyli jeden tip na dany dzień. A nasze perliste głosy, które nijak się mają do perlistości waszych milusińskich, postaramy się, żeby sprawiły, aby ten dzień rozpoczął się lepiej niż... poprzedni. Wczorajszy. Piotrze. Michale. Dzieci to są takie wspaniałe stworzonka, które, od których powinniśmy się uczyć. Stworzonka to moje dzieci zbierają na ogrodzie. Ale tak fajnie brzmi, takie stworzonko, no bo to nie jest jeszcze tak w pełni wykształcony dorosły człowiek. Dorosły nie, ale stworzonko, człowiek, tak. Które tak jak roślinka dopiero rośnie. Stworzonko, tak. No nie? Tak. I teraz my stwarzamy to dziecko jako rodzice. To jest stwarzanie, dlatego to stworzonko. Niektórym, w cudzysłowie możesz powiedzieć, że stwarzamy, bo niektórym się wydaje, że rzeczywiście mają jakiś turbo wpływ. W wieku lat 13 się przekonasz się, jaki masz wpływ, się, czy tam dociągnie do 13, 14. Wydaje mi się, że powinieneś mieć taki mindset, że stwarzasz bo, i uczestniczysz w dziele stworzenia, bo gdy nie, tak. To zwalasz wszystko na szkołę, na inne czynniki, że to dziecko się samo wychowa. Wcale nie. To ty głównie jako rodzic odpowiadasz za wychowanie swojego dziecka. Ale pomieszałeś pojęcie dwa. Kurka, wiem, ale uważaj. To, żeby był ciekawie. Oświeć mnie. Uczestniczenie w stworzeniu, a posyłanie je na szlifowanie szkolne, to są dwie różne rzeczy. Mhm. Prawda? Tak, ale stworzenie nie zaczyna się w jednym punkcie, tylko trwa. Proces. Stwarzasz człowieka. Tak. Kształtujesz jego dorosłą osobowość. Czy mikrofon godność nie jest za głośno? Nie. Rozwijasz. Nie? Czy nie? Adam Szustak w którymś z rozlicznych swoich audiobooków, on mówił tak, że raj też nie został stworzony do końca. Tak byś to rozumiał z tymi dziećmi? Wiesz, jak to było z Adamem? Wsadził Adama do raju, nie było jeszcze Ewy, dał mu łopatę i Adam musiał zrobić meliorację. Mhm. Kto pamięta, z jakiej to jest pozycji literalnej, literaturalnej, można napisać w komentarzu, ale to mi się bardzo spodobało. W sensie, Eden był doskonały, ale niedokończony. Adam dostaje łopatę i musi go dokończyć, nawodnić, no bo uschnie. Mhm. No i z dziećmi mi się wydaje, że jest podobnie. Mhm. Tak. W sensie, tak jak w Max Lucado, on mówi, dzieci się rodzą jak naciągnięty łuk, a zadaniem rodzica jest tylko odkryć, jaki to jest typ łuku, dobrze go wycelować i po prostu puścić tą strzałę, nie? Bo wielu rodziców mówi, że musi nawkładać do tego pudełka, czyli to dziecko musi tak, wiesz, nie wiadomo jak kształtować. Kurde. Ukształtowałem cię w łonie matki, zanim cię poznałem, mówi pan. Można by spokojnie kończyć ten odcinek, ale na pewno masz kilka... Ale na pewno masz kilka asów w rękawie. Jak chciałbym poruszyć to motto, bądźmy jak dzieci. Jestem ci bardzo wdzięczny, że ani nie przerwałeś, ani nie ziewnąłeś. Uczę się właśnie na takiej kultury rozmowy. Kurczę, Michał. Lubię z tobą te nagrywki. Czego możemy nauczyć się od dzieci? Dawaj. Lubisz to pojęcie, kreatywność. Tak. Często używasz twórczy bądź hashtag. Twórczy bądź hashtag. Hashtag twórczy. No, czyli nie rób dwa razy tego samego. Naturalnie tak samo. Są kreatywne. One tak. Eksplorują teren, szukają nowych zastosowań różnych przedmiotów, nawet takich, których by ci się nie śniło. Dokładnie. I ta ciekawość świata jest od dziecka. I my w procesie właśnie takiej złej edukacji często zabijamy tą ciekawość. To prawda. Do pionu ustawiamy dziecko. Tak nie można, to nie. I są pewne takie ramy nakładane, gdzie ta kreatywność naturalna jest tłumiona. Chyba u ciebie w domu. U mnie robią, co chcą. No tak zasłyszenia. Przerabiają rzeczy nieprzerabialne u mnie, rozumiesz? No. Farba olejna, nowy telewizor, wszystko robi się białe. Mm-hmm. No. Nie, na szczęście u mnie się to nie wydarzyło. No są różne. Nie, żarty. Ale rzeczy... o co chodzi. Tak, wiemy. Ale kreatywności się uczymy od dzieci. Chyba sobie to zaraz, jest prawda. Chyba sobie zaraz kichnę. Jesteś przed drugą dawką. Ty, ktoś kichnął góry zanim ty. Chłopie, jakie macie synchro. Na zdrowie, bądźmy bless you. Bless. Bądźmy odważni. Nie krępujmy się. Chcesz kichnąć, kichnij. Dokładnie.
Chcesz coś powiedzieć? Powiedz. Chociaż w ramach takiej anegdotycznej rzeczywistości moją 3-letnią Zosię nauczyliśmy i ona potrafi już teraz, ale to jest jeden z nielicznych takich zwrotów, siada i mówi, bardzo Państwa przepraszam, ale bekło mi się. No to tak, czyli dorosły człowiek tak nie potrafi powiedzieć czasem. Tak, ale wcześniej sobie spokojnie beknie. Tak, a pamiętasz o tym, że jeżeli ktoś nie beknie, tylko kichnie sobie przy tobie, to nie powinno się mówić na zdrowie. Nie. Że to nie jest kulturalnie. Poważnie? Zgodnie z zasadami savoir vivre, nie powinno się zwracać na to uwagę, no bo ktoś może się poczuć skrępowany. Naprawdę? Mhm. Udawać, że nie słyszysz. Co nie jest naturalne trochę, nie? Ktoś ichnia, ty... Ej, to, Michał, to chyba w tych lokalach, gdzie tam spożywałeś to mezzo forte ostatnio. Intermezzo? Intermezzo? Tak, kurde, ile ja się od ciebie nauczę. No właśnie, co jeszcze dzieci mogą nas nauczyć? Czego? Co już powiedziałeś? Kreatywność. No, moim zdaniem ten... Przepraszam, ci przerwę, ale już tak entuzjazm. A czekaj, bo nie, no, zacząłem nie? nic mówić. Dopiero byłem w pauzie taki... No nie? No. Entuzjazm. Entuzjazm. Czyli? No czyli po prostu, że się cieszysz życiem, no nie? Tak... Na 100% przeżywasz to życie. Albo płaczesz na 100%, albo się cieszysz na 100%, ale 100%, no nie? Tak. Przeżywasz. A my tak tłumimy często te emocje jako dorośli. No tak, nie, no dzieci to nie tłumią. One mają na 150% emocje. W Piśmie Świętym jest napisane, pojadę ci tak jeszcze troszkę ten, po kościelnemu, ale bez składania rąk, że tam jest napisane, że bądźcie jak ta wdowa, co tam do sędziego startowała, no nie proście, a będzie wam dane. Coś tam kołaczcie, a otworzą wam. No dzieci to mają po prostu bez czytania. No właśnie. One to... I albo koleżko, kurde, reagujesz, albo... 100 razy, a coś aż w końcu legniesz. A my w życiu, to czy potrafimy prosić w ogóle kogoś? No nie? Czasami, no. O, tak sami wszystko musimy robić. Dzieci nie, są całkowicie zależne od nas i proszą, 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 aż wy proszą często. Dokładnie. No nie tak samo, czy my prosimy Pana Boga tak wytrwale, jak dzieci proszą nas? To nawet przypomniał mi się taki kawał. Możliwe, że oni byli jak dzieci, że dwóch gości się spotyka i mówi tak, Zenek, pijemy dzisiaj wieczorem? A on mówi, prosił, prosił, wyprosił. Bardzo długo prosił. Dobrze. No, no ale rzeczywiście tak jest z tymi dziećmi. Zabierzmy ten odcinek w tym miejscu, zróbmy taki suspens. I poprosimy was, żebyście dopisali, jakie rzeczy mogą nauczyć nas dzieci. Czego my się możemy od dzieci nauczyć? To będzie fajne, wzbogacające doświadczenie. Albo jeśli oglądają nas mamy, szczególnie takie młodociane, czego ostatnio nauczyły... Które słuchają hip-hopu. Które słuchają hip-hopu i jazzu. Czego nauczyły was ostatnio wasze dzieciaczki? Tak, o to prosimy w komentarzach. I na koniec bonus dla naszych tutaj młodych widzów. Piotr puści piosenkę, która... Znaczy... To nie będzie piosenka, to będzie wiersz. Wiersz, który kieruje do... naszej nowej czytanki na stronie RTCK. Pojawiła się nowa czytanka Cudaczek z Myślaczek pani Beaty Kołodziej. Mm-hmm. No? Lubisz wiersze? Takie dziecięce? Ja ćwiczę dykcję czytając te wiersze. Exactly. I mały Jaś, synek naszego Jacka z pokładu RTCK. Który też tutaj w RTCK Espresso kiedyś zastępował Piotra. Dokładnie tak. Mały Jaś Kowalski przeczytał dla was, czy powiedział raczej, wierszyk, który zaczyna się tak, a reszta będzie po tej planszy końcowej, słuchajcie. Ja byłem w Jasiu. Poszedł tej kalaci, myślał długo bociek o końcu wakacji. A wiesz o tym, że bociany nie jedzą żab podobno? Słyszałem, że dzisiaj jechałem do pracy. Ciekawe, że teraz o boćku ja się przeczytał. Że króliki jedzą. Nawet małe, albo pisklaki. Jejku, nam się wydawało, że tylko żabki. Schować do budy. Uważaj na Bogusia. Kończymy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Leżący kluba mikrofonu. Boczkowe kłopoty. Szpiękne, ciepłe wieczór. Poszutaj kalaci. Myślał długo bociek o końcu wakacji. Moja miła żonko, mamy kłopot duży. Trzeba się szykować do długiej podróży. Czy to nie jest cieśnie? Wieczór taki miły, a do tych wędlówek ja już nie mam siły. Spójrz jak tutaj pięknie, jest te glusze. Rośnione dzieci, ja się stąd nie ruszę. Czy nam się w tym kraju, czy takiego ściny,
Bociany do ścinność, docięnąć powinny. Oj, kochano zanko, jesień piękną minie. Pręgnie lowa zima, bocian zimnie zginie. Trzeba tam na tą zimę w Afryce przeczekać. Wiosną już wrócimy. Nie warto przeczekać, gdy nawejdzie wiosna. Chwilą nasze troszki. Wrócimy do domu, do rodziny wioski.